intro. Hejo, cześć, witajcie nas w kolejnym maksymalnym vlogu, tak, w maksymalnym vlogu, niecodziennym vlogu. Dawno nie było maksymalnych vlogów, nie było w ogóle vlogów na moim kanale. Od kiedy skończyłem codzienne vlogi i od kiedy zacząłem codzienne vlogi, nie było żadnych maksymalnych vlogów, czyli już prawie rok czy coś takiego. Ale dzisiaj będzie to vlog, który w ogóle zaczynamy przez pozdrowienia od takiego fejma, którego znam już od kilku lat, od Sowy. Sowa pozdrowił Armię Maksa i pozdrowił mnie na początku swojego live'a, chyba nadal robi tego live'a, ale pozdrowił mnie i potem go poprosiłem, czy pozdrowi Armię Maksa, więc pozdrowił Armię Maksa, nagrałem to specjalnie, więc teraz obejrzyjcie klip, jak Sowa pozdrawia Armię Maksa, teraz. Pozdrawiam Armię Maksa. Więc tak, ludzie, widzicie, Fame Sowa nas pozdrowił, jedynie teraz brakuje, żeby nas Tiger i Kobra pozdrowił i Bonus BGC, co w ogóle by były jaja, gdyby nas Tiger pozdrowił, jak on by mi płytę gówno teraz hakował, ale Sowa nas pozdrowił, prosiłem go przez jakieś 2 minuty o to, ale pozdrowił, no bo ludzi przychodziło na live'a dużo i dlatego nie widział tego komentarza, ale ja tylko wbiłem raz, jak mi się live pojawił, bo mi wyskoczyło, że live'a robi, to mówię, a wbiję i tak pozdrowił mnie i tak mówię, skoro chcę nagrać maksymalnego vloga, to może spytam się sobie, czy pozdrowi Armię Maksa, więc pozdrowił. Jesteśmy fejmami i tak, ludzie, bawię się fidget spinnerem. Się wkręciłem w to, kupiłem sobie ostatnio tego fidget spinnera. Przyszedł do mnie jakoś wczoraj, w sobotę, przedwczoraj, jeżeli to oglądacie. I tak jak myślałem, że to gówno jest takie, co to jest, potem zobaczyłem, że tu mnie w szkole ludzie to mają. Mój kolega miał, to poprosiłem go, mówię, daj się pobawić, i potem ją ukradłem co przerwę, żeby się bawić tym fidget spinnerem i sobie zakupiłem swojego własnego, takiego normalnego, tylko takiego lepszego, z tymi metalowymi wszystkim, nie takim głównym plastikiem, jakieś 10 euro, taki wojskowy, okay. Bardziej. I tak, ludzie, się wciągnąłem w to, się codziennie tym bawię, mój brat też się chce tym cały czas bawić, Nikuś, więc jemu też zamówiliśmy, ale jego jeszcze nie przyszedł, to siedzi ode mnie, cały czas pożyczę. I jeszcze babcia mi dzisiaj powiedziała, że 5 nam w ogóle zamówiła, więc w ogóle będzie fidget spinning na całego, nie? What? What the fuck? I tak, ludzie, nagrywam maksymalne vlogi, tak jak kiedyś, tylko kiedyś tam stała ta kamera, tylko tutaj już tej szafki nie ma i teraz nagrywam tutaj. Ale ja się naprawdę wciągnąłem w to, bardzo fajne takie, jak gram w Overwatcha, się wkurzam, to sobie biorę, zakręcę sobie tym, pokręcę chwilę. Nie umiem jeszcze tak robić, że przerzucać z ręki do ręki, jak moi niektórzy, znaczy tutaj nikt nie umie tego. Tylko jeden taki znajomy Strumyk, pozdrawiam ciebie, jeżeli oglądasz to, wbijać też u niego na kanał, jeżeli napisze komentarz. Ale dzisiaj pogadamy bardziej o seriach, które usuwam z kanału. Ponieważ nie będę ich kontynuował na 100%, i o seriach, które będziecie mieć z Trawpula w linku w opisie, żeby po prostu zagłosować, jaka nowa seria ma być. 3 najbardziej głosowane rzeczy będą seriami, więc ja tutaj wezmę, zawejpuję chwilę. Film o wejpowaniu też się niedługo ma pojawić, więc biorę tutaj swój zeszycik z Breaking Bad. Wiecie, że uwielbiam Breaking Bad, więc tak, mam tutaj sobie zapisane serie do usunięcia i do zrobienia. Więc serie do usunięcia to będzie Wasteland 2, z którego nagrałem tylko 2 czy 3 odcinki jakieś 2 lata temu. Jest to gra postapokaliptyczna. Będę ją przechodził samemu, ponieważ to jest takie widok z góry i tam sobie robię misję. 100 godzin zajmuje, żeby grę przejść, jak na najlepszych, żeby najlepiej wszystko zrobić, więc odpuszczę sobie. Kolejna seria to Ghost Recon Future Soldiers, z którego nagrałem 3 odcinki i nie chcę mi się jakoś to grać, jest to zajebista gierka oczywiście, ale jest to już stara część, wolałbym nagrać na przykład Wildlands, które jeżeli kupię, to na pewno nagram. i gra jeszcze Hatred, który nagrałem 2 odcinki, miał nagrać 3, jakiś rok temu nagrałem i się wkurzyłem, bo już się potem robi trudno i się rage'owałem na odcinku, po prostu nie chciałem z tego robić długich odcinków, więc wsuwamy to, ale nowe serie, które będziecie mieć w Strawpulu, żeby wybrać, będzie to Sleeping Dogs Definitive Edition, ponieważ grałem kiedyś. Sleeping Dogs jest to całkiem stara gra, ale zajebista giereczka, takie GTA, ale po prostu z lepszą mechaniką walki. Wam powiem, w Hongkongu jesteśmy ukrytym policjantem, który jest... próbuje zostać najlepszym z członków triady i na koniec w ogóle wychodzą takie rzeczy i w ogóle zajebista gierka. Ostatnio ją przeszłem w jakieś 4 dni, prawie wszystkie osiągnięcia mam, ponieważ kiedyś grałem w nią na Xboxie, jak tylko wyszła, i teraz znowu chciałem sobie ją przejść i rok temu ją kupiłem, nie działała mi w ogóle, tu w Niemczech była jakoś zablokowana i dopiero teraz mi zadziałała, więc sobie ją od razu przeszłem. Kolejna seria to Rust, sezon 2, ponieważ sezon 1 się zakończył po jakichś 2 odcinkach po tym, jak zniszczyli mi dom, ale sezon 2 jak coś będzie prowadzony z Asasynem, może z Opatem, a może jeszcze z Sebą, ale najpewniej z Asasynem. Będzie to zajebista seria, ponieważ jak graliśmy z Asasynem ostatni raz, to mieliśmy taką bazę, nie wiadomo co, powiem wam, o wiele łatwiej się gra we dwójkę, więc na pewno będzie seria jak coś z Asasynem, więc możecie wybrać. Kolejna seria to Don't Starve Together, sezon 2 z Asasynem. Don't Starve Together, sezon 1 się skończył, nie że zginęliśmy coś, tylko prywatne problemy bardziej. Dlatego się skończył, więc możemy nagrać sezon 2 z Asasynem. Nie z Wiką, bo z Wiką już nie mam kontaktu jak coś, jeżeli ktoś by sobie myślał dlaczego, więc to jest jeden z powodów, ale dalej już nie będę mówił. Napiję się trochę, bo mi się pić chce. Ha, herbatka, dobra. I The Last Guardian na PlayStation 4. Jeszcze nie dostałem gry, ale mój tata mi zamówił edycję kolekcjonerską, więc będzie unboxing i po unboxingu możemy zacząć sobie serię. Więc jeżeli byście wybrali The Last Guardian, to musicie poczekać jakieś jeszcze 2 tygodnie, kiedy bym mógł zacząć tę serię, bo wtedy najpewniej ją dostanę. Więc to są wszystkie gry, z których przestaję robić serię. I z których jak coś będę robił serię, jeżeli wy będziecie chcieli. Możecie też dawać swoje propozycje w komentarzach. Oczywiście jakie wy chcecie serie, jakie chcecie odcinki, czy chcecie na przykład kolejny skit. Jak robiłem, jak napisać najlepszą recenzję na Steam, jak napisać to, jak napisać tam. Mogę robić takie odcinki, jeżeli chcecie, napiszcie mi też w komentarzu. Może na przykład coś z Admirałem. Czy chcecie filmik o moim sprzęcie do wejpowania, bo dużo ludzi się zastanawia, jaki mam sprzęt i wszystko co wejpuję. Więc moglibyśmy też to nagrać, ale to będzie na 100% nagrane. W najbliższym czasie, miałem to jakiś czas temu nagrać, ale przekładam to, ale na pewno niedługo to nagram. Co jeszcze? Tak ludzie, dawno nie było maksymalnych vlogów, vlogi teraz powrócą w lepszej jakości niż kiedyś. Już nie będę robił maksymalnych vlogów, gdzie będę gadał tylko o niepotrzebnych rzeczach. I bardzo się cieszę z tego, że Sowa nas pozdrowił. Lubię Sowę, taki typek, każdy z niego bekę ciśnie, no przez jego dziś w klubie będzie bang, ej, dziś w klubie będzie bang i takie inne, ale Sowa spoko typek, nie hejtuje, żadnego hejtu nie ma. Dowiedziałem się o nim jakieś 6 lat temu, coś takiego, od mojego kuzyna, z którym był nagrany Chubby Bunny Challenge. Powiedział mi, Max, wiesz, co to jest Sowa? Ja mówię, nie, kto to może być Sowa? Ja mi tak wytłumaczył, potem piosenki mi jego pokazał wszystko i live'a prowadził, to wbiłem i się spytałem, więc was pozdrowił, więc jesteśmy fejmami. I tak, zaraz w ogóle dobiłem 3000 subów, na które będzie giveaway. Na 3000 subów, więc jeżeli wam się mój kanał podoba, moje filmy się podobają i wszystko, możecie zostawić łapeczki w górę. Łapeczki w górę. Udostępniać moje filmy. Polecać znajomym. I może dobijemy szybko te 4000. W tamtym miesiącu trafiłem 3900. Brakuje nam jakieś, zaraz sprawdzę ilu subów, to 4000. Ładę szybko. Brakuje nam 24 subów, żeby wbić 4000, więc możecie polecić znajomym, którym myślicie, że się spodoba mój kanał. Polećcie dla babci, dziadka, psa, kota, rybki i żółwia. będzie fajnie, ale myślę, że on się Maxmanu vlog spodobał. Trochę informacji, trochę tego, trochę tamtego, ale mój dla Max, proszę bardzo serdecznie i żegnam was. Na razie.